Dobry, a raczej dobry wieczór, chociaż jeszcze za oknem, słuchajcie, jest dzień. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie. Dajcie mi znać, kto tutaj już jest ze mną, żebym wiedziała, bo dzisiejszy live, będę dzisiaj gościć u siebie Filipa, który za chwilkę pewnie już do nas też dołączy. A będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co oznacza, co znaczy być w ogóle dobrym dla siebie. Kochani, jestem podekscytowana, bo to jest bardzo ciekawy temat. Myślę, że tutaj będziemy... Zaraz patrzę, bo Filip już tutaj za chwilkę będzie. Bo myślę, że tutaj będziemy rozmawiać bardzo szeroko o tym, dlatego że ja będę pokazywać pewnie swoje spojrzenie, a Filip będzie pokazywał swoje spojrzenie. Kochani, dajcie mi znać, czy... Bo skoro jesteście tutaj na live, to ja rozumiem, że temat Was interesuje. Najważniejsze być dobrym dla siebie. No właśnie, to mi się już podoba. Na początek taki komentarz. Kochani, mam nadzieję, że macie ciepłą wodę. Ja zawsze polecam, żebyście mieli ciepłą wodę przy sobie. Jeżeli chcecie, żeby informacje, które będą przekazywane w czasie live'ie, stawały się wiedzą dla Was i ona o wiele lepiej, ciało będzie o wiele lepiej przyswajać te informacje i transformować je w wiedzę właśnie jak będziecie pić ciepłą wodę. Super, Filip, to moja bajka, no bardzo się cieszę w takim razie. Czekamy jeszcze na Filipa, pewnie za chwilkę tutaj dołączy do nas. No tak, nigdy nie przedobrzymy, będąc dobrymi dla siebie. Wierzę, że to będzie super live, ponieważ mamy ekstra osoby. No ja też mam nadzieję, że to będzie super live, kochani. No właśnie, ale zanim Filip do nas dołączy, to dajcie mi, kochani, znać. Zaraz sobie zobaczymy. Jest Filip z nami już, widzę. Dobrze dla siebie, kochani. Jest, Filip, jest! Cześć, Ana. Cześć, kochani. Cześć. Ale miło Cię gościć u mnie. Naprawdę się cieszę bardzo. Ja bo też bardzo. Powiem Wam, że bardzo lubię to, co Filip publikuje. I dlatego pomyślałam sobie, że to będzie bardzo ciekawa, no właściwie niezwykła rozmowa o tym właśnie, jak być dobrym dla siebie, bo u Ciebie bardzo dużo takich publikacji, takich treści. I Filip, może na początek przedstaw się też, kim jesteś, co robisz i skąd to się wzięło w ogóle, że publikujesz no takie właśnie treści o byciu dobrym dla siebie, o miłości. Przynajmniej ja to tak odbieram. Moja społeczność Ciebie jeszcze nie zna, za chwilkę ja też powiem kilka słów o sobie, ale powiedz właśnie coś o sobie, proszę. A ja jestem bardzo ciekawa, jak Ty byś mnie przedstawiła. Ja bym Cię przedstawiła jako młodą osobę, która pokazuje prostotę i piękno życia. Ja bym Cię chyba tak przedstawiła. Nie znam Cię od strony aktorskiej, ja wiem, że Ty jesteś aktorem. Nie znam Cię od strony aktorskiej, nie widziałam Twojego przedstawienia. Natomiast to, co czytam na Instagramie, to powiem Ci, że to dotyka mojego serca. Wiesz, to dotyka Super. Mojego wnętrza. Sposób, w jaki Ty w ogóle przekazujesz te wiadomości o właśnie byciu dobrym, o tym, żebyśmy kochali siebie, ale wiesz, nie taki sloganowo, tu I love you i w ogóle, tylko tak dający do myślenia. Dający do myślenia, czyli taka retrospektywa troszeczkę pokazująca, nie? I to mi się bardzo naprawdę u Ciebie spodobało. No i w ten sposób bym Cię przedstawiła. Pięknie, dziękuję bardzo. Wiesz co, Aneczko i wspaniali słuchacze, oglądacze, osobne osoby, które mnie jeszcze nie znają. Oprócz tego, że gdzieś tam z wykształcenia jestem przede wszystkim aktorem i wokalistą i to są moje wielkie pasje i mój zawód i to robię od wielu, wielu lat, to jakieś 2 lata temu moje życie, właściwie zaczęła się wielka zmiana w moim życiu dziać w pandemii. Mhm. Ja oprócz tego, że prawie się przekręciłem na COVID, to odrobiłem ogromną lekcję z tego czasu i ten czas był dla mnie zbawienny o tyle, że uświadomiłem sobie wtedy, że ja nie chcę być odtwórcą, że ja zawsze chciałem być twórcą, mhm. ale się bałem.
Byłem zawsze utkany z lęków. I tak sam się przestraszałem, sam się obezwładniałem i stwierdziłem, że wystarczy po prostu, jeżeli pójdę sobie i będę czyimś narzędziem w rękach. A pandemia uświadomiła mi, że tak nie chcę i że najwyższa pora odrobić kartkówkę z życia i wystartować po to, o co mi zawsze chodziło. Bo też nie po to ktoś mi dał te talenty, żebym ja je jakoś sobie tutaj trzymał w zaszytej kieszeni, bo to też nie o to idzie. Przynajmniej w moim życiu nie o to idzie. Tak. I uświadomiłem sobie, że chcę pisać, że chcę więcej śpiewać, że chcę tworzyć. I pamiętam, że ktoś mi kiedyś zarzucił, że no ale słuchaj, nie możesz być i wokalistą, i aktorem, i tutaj jesteś na śmiesznie, i tu na poważnie, i tu wzruszająco, a jeszcze piszesz, a jeszcze coś tam. I wtedy uświadomiłem sobie, że ja nie chcę się kastrować z potencjału tylko dlatego, że komuś to nie pasuje. Tak, i super. To są moje kolory, nie będę za nie przepraszał, będę sobie dmuchał w żagle. Bo czekałem 30 parę lat, aż ktoś mi dmuchnie i muszę przyznać, że oczywiście dobrych ludzi spotkałem na swojej drodze mnóstwo. Natomiast że ja żyłem jakimś takim mitem, wiecie, tak sobie wyobraziłem, że ja z tej małej góralskiej wioski kiedyś gdzieś zaśpiewam, przyjdzie jakiś producent i powie "Who's that guy? I want him on Broadway now!" I ja czekałem na jakiś taki po prostu zwrot akcji, aż uświadomiłem sobie, że ten facet, który ma przyjść i zachwycić się tym człowiekiem, to ja. I dopóki ja się sobą nie zachwycę i dopóki ja siebie nie uznam, to tak. Choćbym się zesrał, to świat będzie mnie czytał tak, że jestem taki, no jakiś tam jest, ale jeden z wielu. I jak już tak zobaczyłem, że robię to sam wpadłem w trochę taką pułapkę i mówię, kurde, może ja rzeczywiście nie mogę być od wszystkiego, a jakby znaleźć jakiś wspólny mianownik na to wszystko. I nazwałem siebie wtedy poszukiwaczem ulgi. Na każdej z tych płaszczyzn, czy idę z jakimś monologiem, który jest o życiu, bo akurat tego dnia się budzę z jakąś emocją, czy jestem na śmiesznie, czy wokalnie, za chwilę premiera mojego nowego utworu, czy piszę książkę, szukam ulgi, bo mam poczucie, że takich jak ja, zmęczonych, zabieganych, przebodźcowanych, odbijających się od różnych tematów życiowych jest mnóstwo. Tak. I ta moja społeczność wspaniałych, kolorowych ludzi, to są właśnie, jak to nazywam, że jestem bigosem, że właśnie jestem, jest we mnie tyle różnych składników, że jestem bigosem i takich bigosów jak ja jest mnóstwo. Więc przydługo odpowiadając na twoje pytanie, kim jestem, jestem i chyba już będę zawsze poszukiwaczem ulgi, a w tym się mieści bardzo dużo. Ja bym już prawie powiedziała znajdowaczem ulgi. Różnie, wiesz, bo oczywiście czasami tak, natomiast bardzo lubię podkreślać to i to mnie odróżnia od nie od każdego, no bo oczywiście no wszyscy jesteśmy różni, więc w ogóle tutaj kropka. Natomiast jasne. Ja sobie nigdy, tak mi się wydaje, nie pozwolę na narrację musisz to i to, a wtedy to i to, albo powinieneś, o nie wstajesz o 4:30, do dupy, poprawka z życia, to nie jestem w ogóle ja. Dlatego, że ja nie mam paszportu do takich narzędzi. Ja nie wiem, czy coś, co działa u mnie, zadziała u kogoś. Więc ja nigdy nie przemawiam z perspektywy szczytu, tylko zawsze szlaku. Ja jestem wrażliwcem, ja się sam nazywam, kiedyś taki cytat do mnie przyszedł i go spisałem. Właśnie dzisiaj będę pisał taki rozdział, że jestem człowiekiem z krwi i kości i wątpliwości. Więc ja bywam na szlaku i zdarza się, że mam już jakieś narzędzie. Ja mówię, tak, to mi kurwa działa, super. Ale za 3 dni albo za 3 miesiące to samo narzędzie mi nie zadziała, bo mnie życie tak pokona, że nagle będę musiał, aha, okej, okay, czyli teraz to nie, no to muszę spojrzeć na to z innej perspektywy. Więc ja siebie nazywam takim poszukiwaczem, bo mam poczucie, że my wszyscy jesteśmy na szlaku w innych miejscach, bo idziemy po inne rzeczy też w życiu, nie? Ale wszyscy próbujemy, no przecież nie wierzę, że jest na tym świecie ktoś, kto powie, a nie, ja będę kurwa źle. Nie, wszyscy chcemy dobrze. Przepraszam, nie wiem, czy można to przeklinać, ale ja strasznie lubię. Bądź ale jak sobą. Się boli, to albo kogoś, to wiesz. Więc, więc wiecie, ja mam takie poczucie, że wszyscy szukamy. I tylko my wiemy, co niesiemy. A powiedz, Aneczko, kim ty jesteś? Bo my się właśnie poznajemy. No właśnie. A jak ty byś mnie przedstawił? Bo to bardzo intrygujące pytanie zawsze. Wiesz co, ty, ja bym przedstawił, że jesteś osobą, która mnie szalenie intryguje. Bardzo mnie zaciekawiło to, co powiedziałaś o tej ciepłej wodzie przed chwileczką, jak jeszcze mnie nie było z wami, bo ja od miesiąca jestem człowiekiem, który praktykuje ciepłą wodę rano i wieczorem. Super. I rzeczywiście mam wrażenie, że ona mnie jakoś tak lula. W tak. sensie rano daje mi jakiś taki rodzaj rozpętu, wieczorem mnie tak fajnie koi, stopuje. I jestem bardzo ciebie ciekawy, ciebie i twojej społeczności, więc cieszę się, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać. I bardzo super. Jestem ciekawy, gdzie nas ten szlak zaprowadzi. A właśnie. Powiedz, co ty byś o sobie powiedziała.
Co ja bym o sobie powiedziała? Wiesz co, ja też jestem osobą kolorową, tak jak ty mówisz o sobie, to ja sobie też, zresztą to widać na moich włosach, prawda? I mówię, że natura najlepiej maluje, w związku z tym będę, no prowadzę też kolorowe życie, bo uważam, że my jesteśmy tutaj po to, żeby doświadczać, żeby i bawić się tym życiem, wiesz, a nie za karę. I po drugie, przychodzimy na ten świat z własnego wyboru, wybieramy sobie ciało, czyli dusza sobie wybiera dane ciało i mówi, dobra, w tym ciele mogę doświadczać, bo tylko w ciele dusza może doświadczać. W związku z tym ona tutaj przychodzi, żeby się świetnie bawić. Ja wychodzę z takiego założenia. I to świetna zabawa nie znaczy, że to ma być impreza, gdzie wiesz, petardy lecą i ja ciągle tańczę i jestem uśmiechnięta, czyli ciągły banan, tylko gdzie ja też doświadczam smutku, płaczu, ale i właśnie radości, żalu jakiegoś, no różnych emocji i różnych ludzi spotykam na tej drodze, ale wszystko to robię, bo tak chcę, bo chcę doświadczać, bo chcę wzrastać przez to, chcę przez to się rozwijać i to jest też mój szlak. Ja też uważam, że ja jestem ciągle w drodze i będę pewnie do końca życia, ale najpiękniejsze, co dla mnie jest w życiu, to jest ciekawość, czyli ciągłe odkrywanie, bycie otwartym też na to, co życie ma dla mnie w ogóle i jak ja do tego podejdę, bo wiesz, życie nam będzie serwować ciągle ciekawe, czy to sytuacje, czy właśnie ludzi ciekawych, czy moje emocje, które niby ja kreuję, ale też może być, że no życie przynosi sytuację i ja tam reaguję jakoś na nią, prawda? Tak. Natomiast to wszystko, jeżeli ja do tego podchodzę z ciekawością, to mam największą szansę, myślę, doświadczyć najpiękniejszych rzeczy. Ja przynajmniej to tak postrzegam. Super, pięknie. I wiesz co, no, od ponad 16 lat edukuję, znalazłam swoją drogę, edukuję innych, czy towarzyszę innym, nie wiem, no jakkolwiek to nazwać, jeśli chodzi o właśnie takie wzrastanie, takie uświadamianie może tego, że my możemy inaczej, że mamy wybór, że nie musimy być w czarnej dziurze, ale możemy być właśnie na szlaku kolorowym. Więc wiesz, mnie to tak kręci, mi się to tak podoba, ale najbardziej podoba mi się to, że przez to ja, wiesz co, bardzo dużo się uczę i to mogę nieść też dla innych ludzi. Jakby, wiesz, kiedyś miałam takie podejście, wow, ja już wszystkie rozumy zjadłam, ja już wszystko wiem, ja tutaj wam teraz powiem, jaka jest najlepsza droga w ogóle do zdrowia, do najlepszego życia i tak dalej. Hello, hello. Szybko się przekręciłam przez to i powiem ci, że naprawdę to, czego później doświadczałam, powodowało, że ja wzrastałam jako człowiek, wiesz, że ja się rozwijałam, że ja zaczęłam patrzeć na te rzeczy, które kiedyś były zupełnie inaczej i ja dzisiaj zupełnie inaczej reaguję na wiele rzeczy i jestem też w drodze. Ja cały czas powtarzam moim uczestnikom, moich warsztatów, że ja też jestem w drodze, nie jestem żadnym guru, nie jestem, wiesz, kimś wyżej niż oni, jestem na tym samym poziomie, co oni, a chcę im po prostu tylko pokazać rzeczy, których doświadczyłam, które u mnie zadziałały, no i żeby im się żyło lżej i przyjemniej. Także super. To tyle. Też przedługawo trochę. Czuję, że się zrymujemy. Ale powiem ci taką ciekawostkę, bo jak powiedziałeś, że ty jesteś z góralskiej wioski, czy z gór w ogóle, a ja jestem z Pomorza, czyli zobacz, jesteśmy z dwóch krańców. No, wspaniale. Ale na Pomorzu też mieszkałem 4 lata, tak? I kochałem ten A czas. Gdzie? W Gdyni. W Gdyni. A też piękne miasto. No, wspaniale, jak ci się tam żyło? O Jezus, najlepiej. Kiedyś tam kupię mieszkanie, na pewno będę miał jakieś swoje mieszkanie w Gdyni, bo to jest po prostu... Ja tam coś chyba kiedyś przeżyłem jeszcze w innym jakiejś innej historii, bo to miejsce jakoś zawołało mnie po prostu. Zawołało. To był piękny czas. Ważny, trudny, ale piękny. Także na pewno tak, tak się super. Wydarzy. Super, kochani, no to co, my do meritum sobie przejdziemy. Idziemy, ale myślę, że to, co już powiedzieliśmy, to co Filip powiedział i to co ja powiedziałam, to już jest bardzo piękny wstęp właśnie w nasz temat dzisiejszy, czyli jak być dobrym dla siebie, bo to mi się bardzo spodobało, co powiedziałeś, że to, co dzisiaj jest dla mnie rozwiązaniem albo jakimś narzędziem, jutro nie musi nim być.
Czyli nie, żeby, wiesz, właśnie nie ma tego musizmu. Ja też nie lubię w ogóle ortodoksji, wiesz? Uważam, że ortodoksja po prostu robi coś takiego ksz, 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 i cię wycina totalnie. Więc właśnie ta elastyczność to jest dla mnie też w temacie w ogóle bycia dobrym dla siebie. Ale właśnie jak ty rozumiesz bycie dobrym dla siebie? Co to dla ciebie znaczy? Mam takie poczucie, że to codziennie znaczy dla mnie trochę co innego, więc ja się budzę od jakiegoś czasu i zastanawiam się, co czuję, z czym się dzisiaj obudziłem, o czym dzisiaj będzie moje życie, czy się czegoś boję, czy na coś zaspałem, czy może dzisiaj będę mógł być dla siebie dobry i odpocząć, czy muszę coś, jakiś temat dopiąć. I mam takie wrażenie, że bycie dobrym dla siebie to jest takie bycie sobie towarzyszem. Parę dni temu był Dzień Przyjaciela i myślę sobie, że tak najlepiej by to mogło oddać to, żeby się ze sobą naprawdę, kolokwialnie mówiąc, zaprzyjaźnić, żebyśmy potrafili być dla siebie chociaż w połowie tak dobrzy, jak dla ludzi, których kochamy. Ja przez lata byłem dla siebie katem. Napisałem nawet taki utwór, który jest na YouTubie od jakichś tam 2 lat, Komety. I to jest taki utwór, który właśnie napisałem o krytyku wewnętrznym. I tam jest refren, że jeszcze zanim refren, to jest właśnie, że wyhodowałem w sobie zwierza, sekundanta, decydenta, recenzenta. Ciary mam normalnie. Tak, a dzisiaj Jasne. już nie chcę nim być i mało tego, dzisiaj już nim nie jestem. Jestem człowiekiem z lęku, utkanym, bo niosę nie swoje lęki z przeszłości i tak dalej, ale kiedy zaufałem swoim kolorom, dostałem jakieś nadludzkiej odwagi, naprawdę, i zaczęły się dziać w moim życiu rzeczy duże. Teraz się zaczynają dziać rzeczy coraz większe. Ja się temu przyglądam, bo ja już taki okres w życiu raz miałem, z 10 lat temu. I wtedy się tego wystraszyłem. Wtedy lęk był silniejszy, zrobiłem krok do tyłu i wszystko się posypało. A teraz z tym chodzę i mówię, bo trochę ciągną mnie stare schematy. I jakiś taki głos z tyłu mówiący, ale przestań, co ty kurwa sobie myśliłeś, to się zaraz wszystko skończy, przestań. Zaraz się wszyscy zorientują, że ty nic nie umiesz. To jest oczywiście ten głos, nie? Który mamy wszyscy. W mniejszym, większym stopniu. Ale ostatnio tak sobie chodzę od kilku dni i mówię, i dotknąłem czegoś bardzo dużego w sobie. Ja wiem, że to zabrzmi przedziwnie, bo wszyscy mamy na różnym poziomie bardzo trudne życia. Miewamy. Mamy piękne, mamy trudne, różne, nudne, ciekawe, ale mamy je wszystkie po trochu w różnych miejscach. I od jakiegoś czasu chodzę i mówię, co jest tak naprawdę, co mnie ciągnie do starych mechanizmów? Co sprawia, że chciałbym coś zrobić po staremu? Bo już pachnie szczęściem. Pachnie szczęściem, a ja jestem tak przyzwyczajony do porażki i do odpadania w ostatnich etapach, że jak rzeczywistość zaczyna się układać dzięki mojej ciężkiej pracy w końcu w taką mozaikę, na jaką zawsze czekałem i pracowałem, to mnie ciągnie do porażki, bo ja porażkę znam lepiej niż sukces. I teraz sobie mówię, o, a ja wyłapał mojego kciuka chyba. I teraz sobie mówię, a weź ty się napij wody, a weź ty i sobie idź pobiegaj, a idź ty na spacer, uspokój się, nie narzucaj sobie za szybkiego tempa, wszystko się dzieje w swoim czasie. I powiem wam, że myślę sobie, że my częściej się boimy w życiu, jakkolwiek przewrotnie to brzmi, sukcesu i spełnienia niż porażki, bo porażki mamy bardziej ubłaskawione. Bo łatwiej jest weźmieć rolę w ofiary i powiedzenie, a dobra, mi to jak zwykle się nigdy Oczywiście. nic nie uda i tak dalej. Nie. Więc jakby, ale też, żeby było jasne, ja naprawdę mam świadomość tego, że w życiu na bardzo wiele rzeczy mamy wpływ, ale na bardzo wiele rzeczy nie mamy wpływu. Ja tak uważam. Ja nie Ale jestem wiesz, mogę ci orędownikiem, przerwać na chwilkę? oczywiście, Ale wiesz, oczywiście. na co my, ja tak myślę, na co my mamy wpływ? My mamy wpływ na reakcję, I to czyli jest na to, teraz, no tak, właśnie. przepraszam, ja się z tym zgadzam. To jest teraz też bardzo modne powiedzenie i ja się temu powiedzeniu też bardzo przyglądałem ostatnio. Bo oczywiście mamy wpływ na reakcję, bo ostatecznie to my zadecydujemy, jaka będzie nasza reakcja. Ale zobacz, jak różne mamy dni czasami, nie? Czasami masz taki dzień, że jesteś w stanie zareagować dojrzale, bo dzisiaj mam taki dzień, że totalnie rozpykuję te mechanizmy, które mnie tu próbują pokonać. Dzisiaj mam w sobie tę siłę, dojrzałość i zareaguję na to w taki sposób, jak należałoby zareagować. Ale za 3 dni na przykład mam dzień z dupy, jestem pokonany, jestem na kolanach i ten cios, który nadszedł, sprawił, że ja nie umiem iść w dojrzałe zachowanie. Jedyne, co jestem w stanie zrobić, to nie pójść w stare, albo nawet pójść w stare. I próbuję tylko powiedzieć to, że jasne, decydujmy
jeżeli mamy siłę na dojrzałe zachowania i dojrzałe, piękne reakcje, ale kiedy już nam nie wskoczy ta dojrzała, fajna reakcja, przepraszam, bo tak to próbuję trochę kątem oka też czytać, co piszą, bo to wspaniale też ludzie tak, piszą. Bardzo fajne rzeczy piszą, no bardzo ja czytam też. Dziękujemy za wszystkie rzeczy, które piszecie. Piękne rzeczy. Że wiecie co, czasami kiedy już nam się nie uda mądrze zareagować, to ja jestem przynajmniej orędownikiem tego, żebyśmy się nie zajebali, żebyśmy nie byli swoimi oprawcami, nie byli swoimi katami, tylko się przytulili. Tak jak ja na przykład, ja tak rozbrajam te różne powiedzenia. Ja mówię, nie bierz się w garść, weź się w ramiona. Właśnie w sytuacji, bo znaczy, naprawdę nie jest sztuką być dla siebie dobrym i kochać życie, kiedy nam się wszystko udaje. Wtedy to jest za darmo, to są darmowe narkotyki. Sztuką i kartkówką z życia jest kochać siebie, kiedy jest do dupy, kiedy jesteśmy na kolanach, kiedy nas życie po cichu łamie, kiedy nas zawodzą najbliżsi. Wtedy życie mówi, kochasz się? Tak. To ja mówię, sprawdzam. Tak. I wiecie, i ja to mówię, wiecie, z jakiej perspektywy człowieka, który był przez ostatnie półtora roku tyle razy połamany, co byście mogli powiedzieć, co? Przecież ostatnie półtora roku w swoim życiu było właśnie najfajniejsze, najbardziej kolorowe. Pod wieloma względami było, ale pod kilkoma elementarnymi, dużymi względami nie było. Ja po prostu stawiam bardzo wyraźną granicę też pomiędzy sobą w mediach, a sobą w życiu prywatnym. Mhm. Oczywiście to wszystko, co w mediach jest prawdą, ale część prawdy musi zostać moja. Mhm. I ja to naprawdę mówię z perspektywy człowieka, który był przeczołgany ostatnio srogo. Mhm. Ale powiem wam, że naprawdę wydaje mi się, że kilka tych kartkówek z życia zdałem. Kilka nie. I to jest okej. Okay. Ale wiesz, Filip, jak tak opowiadasz, to zobacz, przecież błędy popełnia tylko ten człowiek, który próbuje, który robi, działa, który idzie w ogóle. Ten, który nie idzie, który spoczął na laurach albo wiesz, w fotelu, w kapciach i z piwem w ręku, tak, przed telewizorem, ten będzie mówił, no ja żadnych błędów nie popełniam. No ja mówię, no tak, ale bo ty w ogóle nie idziesz, człowieku. Ty się cofasz. I super, i właśnie super, że to mówisz, bo jest taka, nie wiem, czy znasz Brené Brown? Nie. Świetna mówczyni, też taka socjolożka, psycholożka. Brené Brown? Brené Brown. Brené, L-E na końcu. Mm-hmm. Bardzo wam polecam. Ona ma teraz cykl swoich wykładów dla HBO, tak, ale ona ma przepiękną konferencję, wypowiedź, taki wykład na TEDzie sprzed chyba 10 lat a propos vulnerability. To jest taka, na polski to się chyba tłumaczy coś a la kruchość, delikatność, wrażliwość. Mm-hmm. I ona mnie tym pokonała właśnie, bo to jest to dokładnie, co ja czuję, że nasza wrażliwość i kurwa się z naszą siłą. Ja przez lata sobie mówiłem, dlaczego kurwa taki jestem, dlaczego ja muszę być słaby, dlaczego jestem taki wrażliwy, to mnie pokonuje. Ale potem poszedłem na terapię czteroletnią, dostałem narzędzia, potem zacząłem odrabiać swoje lekcje życiowe i się okazało, że moja wrażliwość jest moją największą siłą, dlatego to jest twoim atutem. To jest moim atutem, ale też moją misją jest to, żeby gromadzić dookoła siebie ludzi wrażliwych i uświadamiać im, żeby sobie przestali dać wmawiać, tak, że to jest słabość. To jest ogromna siła, tylko wrażliwość trzeba umieć obronić. Natomiast po co mówię o tej Brené, bo ona mówi, bo ona za ten fantastyczny wykład, tutaj widzę, Karolina pisze, że przepiękne wystąpienie Brené widziała, że ona po tym wspaniałym TEDzie, który się wiralowo poniósł po świecie, to ma chyba z 10 milionów wyświetleń na YouTubie, bardzo wam polecam, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Ona miała tam oczywiście wspaniały odbiór, ale miała też na te parę milionów, miała też tam jakichś hejterów, a sama jest specjalistką od hejtu i wstydu i zawstydzania. Mhm. Ale tak ją dojechali, że ona opowiada o tym, że przez tydzień była po prostu absolutnie pokonana, jadła chipsy na kanapie i bała się wyjść z domu. I mąż to coś tam z nią próbował rozmawiać. Ona przyjrzała się banknotowi, na którym był jakiś prezydent, coś tam o tym prezydencie mówiła, o jego sile i wtedy powiedziała takie słowa, że do swoich hejterów, że dopóki to ja jestem na arenie i ja walczę codziennie, ja przekraczam siebie i robię coś dla ludzi, a ty jesteś tylko na widowni i jesteś machającym kciukiem, a nie stoisz obok mnie na tej arenie i nie walczysz, to ja mam w dupie twoje zdanie. Jak staniesz obok mnie i zaczniesz robić, to wtedy bardzo chętnie z tobą porozmawiam. Ale do czasu, kiedy ty jesteś tylko od oceniania mnie i mojej walki, i moich potknięć, i mojego błądzenia, to ja to pieprzę. I ja mówię, Jezus, to jest dokładnie to, co ja czuję. Ja naprawdę mam to samo.
Jezu, jak ja, Jezu, powiem ci, no tak to poczułam teraz, co powiedziałeś, bo wiesz co, ja jak zaczynałam w ogóle na Instagramie, czy w ogóle w mediach społecznościowych, to oczywiście to moje kochane włosy, bo ja je kocham po prostu, tak? Ja kocham moje siwe włosy, bo lubię obserwować po prostu, jak się zmienia. Tak, I oczywiście. wiesz co, i powiem ci, że ja dostałam tyle po prostu takiego hejtu na zasadzie: kobieto, zadbaj wreszcie o siebie, jak ty wyglądasz w ogóle. Jeszcze wiesz, ja mam krzywe zęby, bo po prostu no, one nie są do poprawienia. Już ja już byłam u wielu, wiesz, ortodontów, dentystów i tak dalej. Po prostu no, mam wadę wrodzoną, nieważne, nie będę tutaj wnikać w to, ale to jest nie do Jasne. poprawienia. Oczywiście dostaję też, wiesz, maile, nawet ludzie do mnie piszą: umów się do dentysty, w ogóle jak ty wyglądasz, fajne treści sprzedajesz, ale jak ty wyglądasz, nie? Powiem ci, że czasami naprawdę takiego doła zaliczałam, nie? Ale sobie pomyślałam tak: Ania, robisz super rzecz, naprawdę zajebistą rzecz robisz, bo pomagasz innym ludziom, po prostu, nie wiem, no, pokazujesz im, że jest światło też w tym życiu, że nie Tak. muszą tkwić na przykład w dziurze, że nie muszą chorować i tak dalej. I nieważne teraz, co ten drugi człowiek, on nic o tobie w ogóle nie wie. Ja się nie będę nikomu tłumaczyć, że pytałam 10 dentystów i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? I powiem ci, że też na początku była taka zagwozdka i no dużo myślałam o tym, ale właśnie za chwilę sobie pomyślałam: nie, to jest po prostu niemożliwe, żeby ci ludzie mnie pokonali. Ja wiem, co ja robię, ja stoję przy sobie i koniec. I po prostu nie dam się obalić, Tak. wiesz? I później trafiłam, no już po jakimś czasie, trafiłam na na twoją rolkę o hej, ty! Powiem ci, że po prostu chyba była jedna z pierwszych rolek w ogóle, na którą trafiłam. I po prostu od razu ci polajkowałam. Mówię: ja pierdzielę, to jest właśnie to, nie? Pokazanie innej strony, Tak. hej, ty! Albo o tej garści, jak ty mówisz, weź Tak. się w ramiona. To jest po prostu tak piękne rzeczy robisz i dajesz. Ja uważam, że ty niesiesz takie światło właśnie tymi twoimi porównaniami, wychodzenia z tych ciemności, bym powiedziała, z tych piwnic, tak? W inny sposób spojrzenia w ogóle na swoje życie, na siebie, że no, to jest niezwykłe. Także ci powiem naprawdę, ja chylę czoła za to, co robisz, po Dziękuję prostu. Ci, Aniu, bardzo Ci dziękuję. To jest dla mnie bardzo ważne, co mówisz, bo to wszystko, co robię teraz naprawdę, ma źródło, przysięgam Wam, w kruchości, w lęku, w kompleksach. Ja naprawdę idę z różnych ciemnych miejsc i po prostu ja mogę się naprawdę śmiało powiedzieć, że siebie bardzo kocham, ale mam ochotę codziennie zaczynać każdy dzień od przepraszam, 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 dlatego że ja naprawdę tyle razy siebie zdradziłem, tyle razy siebie zawiodłem, ale nie mogłem inaczej. Byłem na to za słaby, nie miałem narzędzi i tak dalej. Ale wiesz, dlaczego to wszystko mówię? Bo mam poczucie, że takich ludzi jak ja jest mnóstwo. Jestem przekonany, że głównie pracuję i spotykam się z kobietami, takimi, wiesz, około 40, 50, które mówią, że 60, które mówią, że na coś jest za późno i tak dalej. Ja mówię, stara, nie jest za późno, naprawdę, bo przeżyć pół roku w zgodzie ze sobą, przeżyć 3 dni w zgodzie ze sobą, to jest już taki kurwa prezent, że naprawdę. Ja na przykład teraz, wiesz, szyję kolejne rzeczy, ja mam te cekiny i tak dalej. Wrzuciłem takie zdjęcie z wakacji w takim kimonie i w kąpieluszku. Widziałam, Oczywiście, widziałam. oczywiście bardzo dużo ludzi tak przepięknie zareagowało, wiesz, a ja sobie to chciałem wrzucić po prostu, bo się sobie podobałem. I jakaś kobieta napisała, żadna hejterka, napisała, Boże, ja tak Pana lubię i Pan tak super o tej prawdzie mówi, ale czy ta naga prawda nie mogłaby być bardziej w slipkach, bardziej w jakichś shortach, czy musi być aż taka naga? Dlaczego aż tak? A ja mówię, dlatego, bo się sobie bardzo, bardzo tak podobam. I kurwa, ja bym naprawdę tak kiedyś nie powiedział. Teraz jestem ciągle mój wizerunek to są te cekiny. Teraz będę miał jeszcze grubszy za chwilę wizerunek. Dlaczego? Bo tak. I Bo się sobie tak super. podobam. Bo jestem człowiekiem, który w podszewce tych cekinów ma lęki stare i one już będą moje, tak jak ty mówisz, urodziłam się z takimi zębami, ja się urodziłem z takim nosem i z takimi lękami i z taką wrażliwością i one będą, ale będę błyszczał tymi cekinami, bo to są moje kolory, kropka. I każdy z nas, jak wymyśliłem takie swoje, też jeden z moich cytatów jest, że nie przepraszaj szarych ludzi za swoje kolory tylko dlatego, że ich rażą. I ludzie przepięknie to wzięli do siebie, ale oczywiście pojawiły się komentarze mądrych, którzy mi piszą, ale szary to też jest piękny kolor. No,
Ja mówię, no kurwa, oczywiście, że szary jest pięknym kolorem. Kocham szary, ale chodzi o kontekst. Tylko kontekst nas wyzwoli. Chodzi o to, żebyśmy się szarudze nie dali, żebyśmy się naprawdę nie bali zaufać temu, że. Bo naprawdę nie ma niczego złego w tym, że ktoś ma całe życie pracy od 6 do 15, że ma swoje dzieci, że ma swoją pensję, że ma swoje stałe, bo potrzebuje stałych, albo takie ma życie, ale ma swoje sny i ma swoje małe lub większe marzenia. I nie ma nic piękniejszego niż być w tym przy sobie. Ja 100 razy opowiadałem, przepraszam, że się tak rozgadałem, ale opowiadałem 100 razy historię o prawie jazdy. Już opowiadałem o tym wielokrotnie, a dzisiaj z kolei nagrałem znowu z samochodu rolkę, bo się wzruszyłem tym, że jadę samochodem przez Warszawę. A dlaczego o tym mówię? Bo 20 lat temu, kiedy zdawałem prawo jazdy po raz pierwszy, no właściwie prawie 20 lat temu, ja zrobiłem ten kurs i oblałem w ostatniej minucie, ale ja się nigdy w tym aucie bezpiecznie nie czułem. Po roku znowu podszedłem do tego egzaminu, naprawdę nie jeździłem. Kto zapamiętał cytat o szarości. Już mówię, jest też na moim drugim koncie, gdyby ktoś chciał, mam jeszcze drugie swoje konto, Słowo się mną bawi, też na Instagramie i tam są te cytaty. A ten cytat o szarości to jest nie przepraszaj szarych ludzi za swoje kolory, tylko dlatego, że ich rażą. Jest na moim tym drugim koncie. I powiem wam, że ja się wtedy dałem przekonać sam sobie i swojemu krytykowi, że ja będę beznadziejnym kierowcą, że ja po prostu, ja chyba będę nieskupiony, ja się bardzo bałem, że komuś zrobię krzywdę. I w ogóle życiowo tego się zawsze bardzo bałem. Zawsze się bardzo bałem tego, że kogoś skrzywdzę. I odpuściłem ten temat, ale przez lata mi się śniło, że prowadzę samochód i że to jest takie wyzwalające i że to jest takie o czymś więcej niż o tym samochodzie. I po latach, jak się poznaliśmy z Asią Kołaczkowską, to ona, ja się zwierzyłem z tego lęku, a ona mi mówi, stary, jak masz taki lęk, to oznacza tylko jedno, że będziesz świetnym kierowcą, bo będziesz po prostu uważny i tyle. No i od no tego i zobacz, słowa, pokazała ci inną perspektywę po pokazała prostu. Pokazała mi inną perspektywę, dostałem od przyjaciół i bliskich mi ludzi na urodziny w prezencie voucher, więc oczywiście zrobiłem wszystko, żeby ten voucher, więc zrobiłem wszystko, żeby ten voucher się przeterminował, przeczekałem cały rok, aż będę miał pewność, że, bo mówię, taki jestem zapracowany, nie dam rady, nie zdążę. Po roku zadzwoniłem do tej szkoły zapytać, czy na pewno jest przeterminowany już prawda, ten voucher, a pani mówi, nie panie Filipie, może pan przyjść. Ja mówię, nie, bo ja rok był ważny, już się skończy ten rok. Ona mówi, ale może pan przyjść. No, i słuchajcie, i miałem wspaniałego instruktora i potem wspaniałą instruktorkę, dwóch, no anioły dwa. I powiem wam, że jak był dzień egzaminu na prawko, to poszedłem, pamiętam, wziąłem rano prysznic i tak stanąłem nago przed lustrem i tak na siebie patrzę i mówię, no dobra, to ja, z jakim ja idę nastawieniem na ten egzamin? Bo tak wydawało mi się, że są takie dwie szkoły. Drugie konto to jest Słowo się mną bawi, pisane razem. Słowo się mną bawi. No i stoję przed tym lustrem i wydaje mi się, że są takie dwa podejścia. Albo, że jesteś zwycięzcą i idziesz to zdać, przecież wiadomo, coś tamtego. Powiedzieli ci instruktorzy, że jesteś super, że zdasz to. A jak mi mówili, że zdam za pierwszym razem, to czułem presję, więc nie chciałem, żeby mi tak mówili. Więc miałem w głowie, więc wiedziałem, że ta narracja, że jestem zwycięzcą i idę to zdać, nie jest moja. A druga narracja to była ta, którą miałem całe życie, czyli jak się zbliżało coś ważnego, to ja to ze strachu dewaluowałem i miałem takie, dobra, w sumie nieważne, zdam to, zdam nie to, nie, będę zdawał tak długo, aż mi się uda, luzik. Ale już też nie chciałem taki być, bo nie chciałem udawać przed sobą i wysyłać tego komunikatu, że to jest nieistotne. To jest istotne. I mówię, ani to nie jest już moje, a to nie jest i nie będzie nigdy moje. I nagle tak patrzę sobie w to lustro, patrzę sobie w oczy i mówię, wiem z jakim idę nastawieniem, że cokolwiek by się tam dzisiaj nie wydarzyło, czy zdam, czy nie zdam, jestem w tym za sobą. Kropka. I powiem wam, zdałem. To wspaniałe było i takie metaforyczne, ale od tego czasu, to prawo jazdy wiedziałem, że będzie czymś więcej, bo ja od tego czasu mówię sobie to przy każdej trudnej dla mnie sytuacji, kartkówce z życia. Że co by się nie wydarzyło, będę w tym ze sobą. Być może pewne rzeczy w moim życiu się już nie wydarzą. Jestem w tym ze sobą. Być może ktoś odejdzie. Ja zostanę przy sobie. Być może coś stracę. Zrobię to co w mojej mocy, żeby zostać przy sobie. I powiem wam, że to jest chyba w moim przekonaniu dzisiaj też jakby część, bardzo istotna część mojej definicji tego samozaopiekowania, samoodśnieżenia. Ja jestem na etapie, że ja wracam do siebie po siebie. Że ja się teraz poznaję.
Ja przypominam sobie, jakie były moje ustawienia startowe, które zdewaluowałem, bo trzeba było być takim, takim i takim. Ja nie jestem taki, taki i taki. Ja jestem osobny. Ty jesteś osobna i każda z tych 200 paru osób, które sobie tutaj z nami siedzi, jest osobna. Oczywiście, że my we wspólnotach odżywamy i to jest piękne, ale nie ma nic też piękniejszego niż te nasze osobności. Nie zapomnę, jak kiedyś siedziałem przy stoliku na jakimś bankiecie z kolegą ginekologiem i z kolegą wybitnym himalaistą czy alpinistą, bo zawsze, przepraszam, nie rozróżniam, ale on ma genialne sukcesy. I siedzieliśmy we trójkę i ustaliliśmy, ginekolog, alpinista i ja. I w tej rozmowie doszliśmy do tego, że każdy z nas potrzebuje w życiu adrenaliny, ale każdy z nas szuka jej gdzie indziej, bo ja mówię, ludzie, ja jak wchodzę tylko do szpitala na myśl o tym, żeby dopobierali krew, to już tracę przytomność, a ty wiesz, odbierasz, witasz wiesz, życie na świecie, a ty idziesz w ogóle w te góry na 8 tysięcy, ja w ogóle na 3,5 metra, to bym tam nie zasnął, już w ogóle dajcie mi spokój. Nagle oni, a my w życiu na scenę, a nagle ten, że też do szpitala i tego. I mówię, Jezu, jakie to jest piękne, że my się tak różnimy. To jest zajebiste. Ja dlatego tak bardzo chciałbym już żyć w tych czasach, że my przestaniemy pieprzyć te farmazony, że czy związki jednopłciowe, kurwa, no to już dawno powinno być załatwione. Albo czy kobieta powinna mieć taką samą pensję. O czym my, kurwa, gadamy w tym XXI wieku? Dawno to oczywistości powinny być załatwione i kropka. My się powinniśmy tylko kochać i rajcować tym, że jesteśmy różni. Tak. To jest piękne. Tak, i wiesz co, ja się odniosę do tego, co ty powiedziałeś, do dwóch rzeczy właściwie. O jedno, co powiedziałeś, będę zawsze przy sobie. Ja z kolei zawsze mówię, będę robić swoje. Będę robić swoje niezależnie, co kto tam mi gada, po prostu robię swoje i jestem w tym sobą. I to jest takie właśnie bycie przy sobie, wiesz? No. Ufanie przede wszystkim, bo wiesz, ważna rzecz, która tutaj powinna wybrzmieć jeszcze, to jest to, że my ufamy sobie w tym momencie, wiesz? To jest po prostu takie... No bycie, ja to przynajmniej tak rozumiem, że bycie przy sobie, czy robienie swojego, to ufanie tego, że ja robię to najlepiej, jak potrafię na dany moment. I to jest po prostu dla mnie, powiem ci, ja do tego też wracam, gdy wiesz, jakieś burze, huragany i tak dalej, nie? Natomiast drugą rzecz, którą tutaj powiedziałeś fajną, to jest właśnie to, że my, każdy z nas jest inny. Medycyna chińska oczywiście bardzo tutaj podkreśla to, że każdy z nas jest inny. Tak jak, wiesz, jednostki chorobowe u nas na zachodzie się mówi, dobra, na ból głowy wszyscy tę samą tabletkę, na zawał serca wszyscy to samo, na tam migrenę wszyscy to samo. A medycyna chińska mówi, okej, ty masz takie a takie objawy, ale... Przyczyna u ciebie, a u ciebie to są dwie różne przyczyny, chociaż macie takie same objawy, wiesz? I to pokazuje, że my jesteśmy inni, każdy z nas jest po prostu inny i to jest, uważam, ta kolorowość, wiesz, o której my tutaj dzisiaj mówimy, ta kolorowość życia. I teraz ważna rzecz też, o której już tutaj powiedziałeś, też o tym, że jak się fajnie jest być z ludźmi i tak dalej. Natomiast wiesz, myślę sobie, że tylko jeżeli my jesteśmy tak osadzeni w sobie, jesteśmy przy sobie, to my możemy tworzyć zdrowe relacje z drugą osobą, bo my się nie uwiesimy na tej osobie, prawda? Jak wiesz, jak bluszcz, tylko my będziemy osobnym bytem, ta osoba jest osobnym bytem i dopiero możemy stworzyć wspólnotę, tak? Wspólność, nie wiem, związek, relacje, cokolwiek. I myślę sobie, wiesz co, że to jest takie ważne, bo my w dzisiejszych czasach wchodzimy w relacje właśnie ze strachu, strasznego z lęku i też w niezgodzie ze sobą tak naprawdę. No bo nie wiem, przystojny jest, no nie wiem, inni mówią, że jest przystojny, mi się nie podoba, ale no dobra, no to oni mówią, że jest, nie? Więc rozumiesz, takie zewnętrzne aspekty, a nie patrzymy, co jest wewnątrz, co jest w nas. Tak. I powiem ci, że to jest właśnie też dla mnie bycie dobrym dla siebie, żeby zaufać sobie, słuchać siebie, obserwować przede wszystkim, czy ja na przykład wchodzę w to jak w masło, czyli mam w tym przyjemność, czy ja jestem taka, o kurde, no mierzi mnie to, nie? No mówią, że powinnam w to wejść, no że tam będzie dobrze i tak dalej, ale nie czuję tego, wiesz? I myślę, że to są takie ważne dwa aspekty właśnie o tym byciu dobrym dla siebie. Jak ty to widzisz właśnie, Siwi, powiedz? Słuchaj, ja to widzę tak, że też ciekawe, bo też dzisiaj będę pisał rozdział o tym, że
No i mam jeszcze parę innych pomysłów związanych z tym słowem. Dla mnie słowem, które mnie prowadzi od 12-13 lat jest intuicja. No I właśnie, to jest prawda. ja to słowo rozebrałem i ono dla mnie brzmi tak. In two. Icja. It's ja. I powiem wam, że okej, zawsze dookoła nas będą ludzie, którzy będą mówili, no tak nie, przefarbuj się, zrób coś z tym. Właśnie. Ty się zajmij poważną robotą, a ty miej dzieci, a ty nie miej dzieci, a ty, ja bym nie brała kredytu, no ja bym wzięła kredyt, a coś. Zawsze tacy ludzie będą. Tak, Ja to tak. robię takie dwa razy, zawsze te dwa razy w roku robię takie cykle przy świętach Bożego Narodzenia i przy świętach Wielkiej Nocy, jak pytania z dupy, które dostajemy w domu. I wiecie, i ci ludzie będą zawsze. I mają różne pobudki. Jedni mają dobre, drudzy mają złe, ale No. zawsze będą ci ludzie. I ostatecznie myślę sobie, że nie unikniemy też w życiu wątpliwości, no bo przecież my jesteśmy z krwi i kości i wątpliwości. Oczywiście. I to jest też nasz kolor. I ostatecznie mam takie poczucie, że musimy dać sobie taki rodzaj przestrzeni dla siebie, bo naprawdę w nas są wszystkie odpowiedzi. Tylko musimy to rozebrać z takiego Właśnie. dobra. A co o ludzie powiedzą, co pomyślą, Tak. ocenią mnie? Kurwa. Zawsze cię ocenią. Oczywiście. Zawsze. Ja Tak. byłem 30, byłem w teatrach jestem od 15 lat. Minimum. Zawsze byłem bardzo grzecznym, kulturalnym, szanującym pracę człowiekiem, który przeważnie nie miał z nikim konfliktów. Prawie zawsze wkurwiałem reżysera. Nie wiem czym. Chyba tym właśnie. A zawsze tak bardzo chciałem być lubiany, że prawie nie mówiłem swojego zdania. Zawsze byłem grzeczny, zawsze byłem taki do ułożenia, taki trochę plastelinka. I tak gadali. Więc jak mam do wyboru drugą połowę życia przeżyć na swoich zasadach, nie być buntownikiem na głupio, ale być blisko siebie i ślubować sobie wierność i uczciwość, Tak. a jak reszta się z tym zrywa, a zdradzę wam tajemnicę, świat się nigdy ze mną bardziej nie rymował niż teraz. Więc naprawdę uważam, że my jesteśmy sobie winni taki powrót po siebie. Przypomnienie sobie, co ja zawsze chciałam. Przecież ja trzy czwarte, ja kiedyś więcej uczyłem, teraz już nie mam czasu, ale uczę, lekcji śpiewu udzielam online. I ja mam głównie dziewczyny 30, 40, 50-letnie, które sobie przypomniały po latach, że kiedyś to kochały robić, ale ktoś na jakimś etapie je zamknął. Tak. Jak się domyślasz, na moich zajęciach jest bardzo dużo mówienia, bo jest też tak, bo to przecież głos to jest nic innego, tylko głowa i serce, to jest jeden szlak przecież. Natomiast pointując, każdy z nas ma intuicję. Jakbym ją Tak. nazwał? Dokładnie. Nazwałbym ją najcichszym głosem świata, który bardzo łatwo jest uciszyć, bo ona jest zawsze. Ale Tak. wtedy mamy takie, dobra, muszę, bo dobra. I ona odchodzi. Ale jak jej nie uciszymy, to naprawdę te wszystkie odpowiedzi tam są. I to nie jest magia, po prostu my naprawdę jesteśmy tak poprzycinani do tych norm społecznych, Tak. konwenansów, schematów i tak dalej, że już gubimy siebie, gubimy intuicję. Ale jestem przekonany, że jak wrócimy po siebie, to tam wszystko na nas czeka. Oczywiście, słuchaj, no my jesteśmy częścią natury. Człowiek jest częścią natury, a w naturze są wszystkie odpowiedzi. I wiesz, ludzie kiedyś mieszkając właśnie na wsiach, oni chcąc, nie chcąc, no mieli ten kontakt z naturą i zwracali uwagę, będzie burza, Przepraszam nie cię, będzie. przepraszam cię, wchodzę sobie, tylko chciałem podziękować, bo tu Basia umieściła linkę do mojego patronajta i tak ci bardzo dziękuję, Dziuboseczku. Bardzo za to dziękuję. Przepraszam, Aniu, oddaję tutaj No i wiesz co, i ludzie po prostu kiedyś zwracali uwagę na to, co dzieje się w naturze, bo to samo dzieje się też w nas. I właśnie jak mówisz o tej intuicji, to dla mnie jest nic innego jak bycie w zgodzie z naturą i obserwowanie, słuchanie tej natury, bo to jest obserwowanie i słuchanie siebie. I to jest ta wierność też sobie, nie? I powiem ci, że to jest jedyne wyjście. Ja ci powiem, dla osób na przykład, które mówią, Ania, nie wiem, mam depresję albo nie znam odpowiedzi, kurde, szef mnie tak zbluzgał w pracy, co ja mam zrobić? Ja mówię, pierwsza rzecz, jak nie wiesz, co zrobić, idź w naturę.
To jest w ogóle pierwsza rzecz. Idź, nawet jak w mieście mieszkasz, bo ludzie, wiesz, oczywiście zasłona dymna na zasadzie wymówki. Ania, w mieście nie ma natury. Ja mówię, sorry Winnetu, w każdym mieście jest jedno drzewo chociaż. Więc idź do tego drzewa, zobacz liście, jak wyglądają te liście, tak? Jak wygląda kora, może dotknij. Jak nie chcesz jeszcze dotykać, to po prostu pobądź przy tym drzewie. I wiesz co, i powiem ci, że to jest taka, i to jest właśnie tak jak mówisz, to nie jest magia, to jest po prostu, no taka jest natura. Tutaj nie ma co wymyślać, że teraz wiesz, my tutaj jakieś farmazony omawiamy, tylko to jest coś, jak my jesteśmy stworzeni. I ludzie się tak odizolowali, wiesz, od natury, bo my żyjemy, wiesz, w świecie takim totalnie odizolowanym od natury, a to znaczy, że odciętym od siebie też w świecie żyjemy. I dlatego myślę sobie, że pierwszą rzecz, jaką zachęcam oczywiście do tego, to jest wyjście do natury, bo tam bez telefonu znajdziesz najlepsze połączenie ze sobą. Prostsze, ja myślę, to że jest, najprostsze. To jest absolutna kwintesencja tego, co mówisz, bo ja mieszkam przy lesie i jestem w tym lesie, jak tylko mogę, codziennie. Tak. I to są też te moje filmy, że nagrywam z tego Narodowego Parku Lubienia siebie i tak dalej. Ja po prostu wchodzę do tego lasu i mam wrażenie, że tam ta moja autostrada po prostu w głowie, wiesz, a te drzewa mają takie dobrze, człowieniu, już pozwól sobie wymasować te zwoje, bo już po prostu nie nadążasz. I to jest po prostu, to jest niebywałe, a też któregoś razu pamiętam, nagrałem taki film o tym, że to było jakoś jesienią, że ja mówię, zobacz, liście opadły, my też sobie na chwilkę opadnijmy. Tak, pozwólmy sobie opaść z sił. Tak. Dlaczego my ciągle wymagamy od siebie stawania na wysokości zadania? Przecież tych zadań nigdy nie ubywa. Tak. A możemy sobie i to jest właśnie to, wiesz, przeciwieństwo kochania siebie. Tak. Bycia ja dobrym dla siebie. My ciągle, wiesz, za mało, tak. za mało dobra jestem, za mało wzięłam obowiązków, za mało zadań, szybciej muszę to robić. No. Wiesz. A jeszcze do tego muszę wam powiedzieć, bo też 90 parę procent moich odbiorczyń to są kobiety i w ogóle też najczęściej pracuję z kobietami. I to jest niebywałe, co kobiety. Ja jestem w ogóle takim skrajnym feministą. Ja mam w ogóle w sobie bardzo dużo też kolorów takich kobiecych, więc jakby więc czuję totalny rym, jakby to powiedział mój świętej pamięci przyjaciel, że jest taka pewna cecha, a ja jestem też utkany z tej cechy, ale ona jest, ja nie lubię uogólnień, ale naprawdę kobiety ją mają częściej. To jest wieczne poczucie winy, że są niewystarczająco dobrymi matkami, niewystarczająco ogarniają w domu, a niewystarczająco coś tam. Kobiety są takimi siłaczkami i albo na przykład, wiesz, byłem ostatnio na wakacjach i tu naprawdę nie chodzi o jakiś body shaming, dlatego że mamy te ciała wszyscy różne i każdy ma swoje też choroby, zdrowia, więc w ogóle nie o to chodzi. Ale na przykład widzę na plaży faceta, który ma po prostu, wiesz, wielki, piwny brzuch i on chodzi dumny jak paw po plaży, a jego miliard razy szczuplejsza żona jest okutana w jakieś stroje, chusty, bo widać, że się kobieta wstydzi, a on jest królem świata. I tak, i wiesz, i nie chodzi mi o to, żeby ten facet to stracił. Nie, niech on to będzie ze sobą super, ale niech ta kobieta też. Niech ona się zobaczy, że na przykład jej ciało być może dało światu trójkę nowych istnień, a może nie dało i to też jest super. Albo na przykład przeszła jakieś choroby, a może toczy te choroby od zawsze. A może po prostu jest tak zapędzona, że coś zajadła przez ostatnie parę miesięcy. Wszyscy tam byliśmy, kropka. I po prostu mam takie poczucie, że w miarę możliwości, ja wszystkim też polecam terapię, mi terapia dała drugie życie, szukajmy mądrego terapeuty, bo wykształconych ludzi, którzy uprawiają ten zawód, jest to mnóstwo i można źle trafić, można trafić na kogoś, z kim nie ma chemii i to jest też okej, ale szukajmy dalej, dlatego że nie ma nic piękniejszego, niż się tak wyprowadzić z takiego ciasnego pokoju wyrzutów sumienia. Ja w wieku 30 czy 31 lat, pamiętam, dałem sobie taki, zastanawiałem się, mówię, a gdybym miał jutro umrzeć, to... Do czego bym żałował? I słuchajcie, w nanosekundę, jeśli istnieje coś takiego jak nanosekunda, miałem mocne -2 z fizyki, więc nie wiem. Natomiast przyszła do mnie taka myśl, że gdybym jutro miał umrzeć, to żałowałbym bardzo tego, że za długo siedziałem, że całe życie siedziałem w więzieniu opinii innych ludzi. Ja z tyloma rzeczami w życiu nie wystartowałem. Ja miałem tyle pomysłów. Jak patrzę teraz na młodych ludzi, którzy śpiewają,
A ja kończyłem bez końca szkoły i jeszcze taka szkoła, i jeszcze Mhm. taka, bo jeszcze jestem zły, jeszcze jestem niewystarczający, jeszcze. I jak teraz widzę, jak ludzie śpiewają, różnie, bo jedni mają szkołę, drudzy nie. Jedni mają wielkie głosy, drudzy mniejsze, ale oni tak wierzą w to, co robią i mają te sukcesy, a ja od tego uciekałem przez lata, bo się tak bardzo bałem oceny. I wtedy powiedziałem sobie na tych wakacjach, że wychodzę z tego więzienia opinii innych ludzi. Minęło od tego czasu 7 lat. I czy ja już się całkowicie z tego więzienia wyprowadziłem? Pewnie nie, ale jestem na zajebiście długich przepustkach. I powiem wam, że nigdy nie miałem piękniejszego życia niż teraz. Bo naprawdę, wiesz, z jednej strony ludzie będą o nas zawsze myśleli, a z drugiej strony Dalaj Lama kiedyś powiedział takie super zdanie. Mówi, jak miałem 20 lat, to się bardzo przejmowałem tym, co ludzie o mnie myślą. Jak skończyłem 30 lat, to już się tak trochę mniej przejmowałem tym, co ludzie o mnie pomyślą. A jak skończyłem 60, to sobie uświadomiłem, że ludzie o mnie nie myślą. I prawda jest taka, że słuchajcie, my jesteśmy też tak sfokusowani na sobie, na swoim życiu, na swoim przeżywaniu, że ileż minut dziennie jesteś, jeżeli nie jesteś trollem internetowym, hejterem, który siedzi i komentuje tylko, a umówmy się, że jak tu siedzimy, to raczej nie jesteśmy tymi ludźmi, to nie masz czasu na to. No, spojrzysz kogoś, nie ubrałbym takiej sukienki, dobra. I świat się nie kończy, idziesz w swoje rzeczy, Dokładnie. bo trzeba zapłacić za gaz, trzeba pojechać po dziecko, trzeba coś tam. Więc naprawdę wyluzujmy. Wyluzujmy. Tak, zgadzam się, słuchaj, w całej rozciągłości z tobą, bo tak jak powiedziałam na początku, my tu nie jesteśmy za karę, tylko jak sobie uświadomimy, że my tu jesteśmy po to, aby się bawić, to hello, o co chodzi, tak? Z tym myśleniem, że ktoś mnie teraz hejtuje, czy mnie nie zhejtuje. Tak naprawdę najważniejsze jest, co ja o sobie myślę, jak ja do siebie podchodzę, jak ja do siebie mówię w ogóle, co ja ze sobą robię. Czyli wiesz, to takie hasło, kim ja w ogóle jestem dla siebie, kim ja jestem dla siebie. I jeżeli od tego zaczniemy, no to będziemy wychodzić z tego więzienia. A powiem ci więcej, wiesz, co też jest najwspanialszym więzieniem współczesnego człowieka? Strefa komfortu. Strefa komfortu jest wspaniałym więzieniem, ponieważ my mówimy, ale to ja już nie wychodzę poza strefę komfortu, wiesz. No kurde, na czym ma życie polegać, jak właśnie nie na próbowaniu, na wychodzeniu do nowego, na sprawdzaniu tego czy tamtego i właśnie o tym, co ty powiedziałeś, żałowaniu na łożu śmierci. Kurde, ja na łożu śmierci to bym pewnie żałowała, że nie spróbowałam tego czy tamtego. Wiesz? Więc kurde, no wychodźmy z tych więzień naszych, czyli właśnie z tej strefy komfortu. Zgadzam się, ale mam też kontrowersyjne zdanie na temat strefy komfortu, że uważam, że wychodźmy z tej strefy komfortu, kiedy czujemy minimalną gotowość, żeby to się nie Tak, otarło o taki samogwałt, wiesz, bo czasami jest tak, że jesteśmy już tak po prostu nakręceni przez mówców, że ja muszę ze strefy komfortu, a na przykład jestem tak pokiereszowany życiowo, że to, czego potrzebuję, to komfortu i bezpieczeństwa na chwilę, żeby się ululać, żeby się ojojać i żeby się ze sobą zaopiekować, a potem wystartować. I więc Wiesz co? znowu, i sam się dziwię, że to mówię, że w Tak, życiu tak super. naprawdę chodzi zawsze o ten balans, o Tak. środek, że jakby wychodźmy, sprawdzajmy, udało się, dobra, jestem tu. Wychodźmy, sprawdzajmy, nie udało się, dobra, robię 2 kroki do tyłu, na chwilę odpocznę, zaopiekuję się sobą, nie muszę na główkę skakać Tak, codziennie, tak. ale jak trochę znowu dostanę siły, to idę tam, nie? Tak, wiesz co, ja to nazywam poszerzanie strefy komfortu. Poszerzanie strefy komfortu, ale nie utkwienie w tej jednej, a w dodatku, wiesz co, w tym jeszcze też pomaga, żeby, tak jak mówiłeś o tych takich słabszych momentach i żeby nie skakać na główkę, to jest właśnie ciekawość. Czyli, o, a zobaczę, zobaczę, co jest za rogiem, a zobaczę, co jest za tymi drzwiami, albo może trochę uchylę te drzwi i po prostu spojrzę, albo może najpierw przez wizjer spojrzę, prawda? Ale w ogóle spojrzę, ale w ogóle spojrzę. To jest dla mnie już wychodzenie, wychodzenie jakby, czy poszerzanie tej strefy komfortu właśnie, nie? Wychodzenie z tego więzienia. Ja mam, wiesz, takie no, tu chodziło mi tylko właśnie o to, żeby nie siedzieć i pomyśleć sobie, ja już jestem w takiej szklanej bańce, wiesz, i tu po prostu zostaję na całe życie. To jest śmierć wtedy. To jest śmierć. Dlatego, że żyjemy w świecie energetycznym i energia to ruch. Kocha ruch przede wszystkim. I tam, gdzie energia stoi, tam jest śmierć, tam nie ma życia. A strefa komfortu, właśnie tam energia stoi. Więc jakby wiesz, wychodzenie, tak jak ty mówiłeś, że ty mogłeś wyjść ze swojego lęku, ty mogłeś wyjść z tego pokiereszowania. I też powiem ci więcej, ty dlatego
możesz pisać takie teksty, bo ty to po prostu masz w sobie, to doświadczenie, wiesz? To doświadczenie było kiedyś tobą, bym powiedziała, może tak trochę, ale ty masz to doświadczenie już za sobą. I po prostu ty wiesz, o czym ty mówisz i ty wiesz, jak możesz to przekazać. Nie jest to wyssane z palca. Więc dlatego powiem ci, że to mnie fascynuje w życiu, że jak my doświadczamy różnych sytuacji, to wtedy możemy się tym doświadczeniem dzielić z innymi i jakby w ten sposób służyć im, pomagać im w ten sposób, wiesz? A powiedz, ja to a tak przynajmniej postrzegam, też to, co ja robię. No jasne, właśnie, a wiem, że zapytać a propos tego, co ty robisz, czy jak do ciebie przyszła ta chińska medycyna? Co to był za moment w twoim życiu? Wow, to było takie... mocne, bym powiedziała, uderzenie, ponieważ ja przeżyłam tsunami w Tajlandii w 2004 roku. Tak, to słynne tsunami, gdzie po prostu ludzie wokół mnie zginęli, a ja to wtedy powiedziałam, że ręka boska mnie po prostu ochroniła, żebym nie zginęła. Ja wylądowałam, wiesz, w dżungli, niesiona przez fale, pokiereszowana, bo wiesz, o drzewa się obijałam, jak byłam niesiona. Ta historia jest spisana u mnie na stronie, w 10. rocznicę opublikowałam ją. Nazywa się Tsunami moje drugie życie, bo ja uważam, że ja dostałam wtedy życie drugie w prezencie. I właśnie w szpitalu, jak byłam w Tajlandii, to powiem ci, że zadałam sobie kilka takich kluczowych pytań. Właśnie po pierwsze pytanie, gdybym zginęła, to czy ja byłam szczęśliwa w moim życiu? Czy ja byłam spełniona w ogóle? Czy ja prowadziłam życie do tej pory takie, które chciałam prowadzić? Drugie pytanie. Dobra, nie zginęłaś, to co masz do zrobienia tutaj na tym świecie jeszcze, tak? I trzecie pytanie właśnie, jak od teraz chcesz żyć? I powiem ci, że ja zaczęłam się bardzo przyglądać swojemu życiu i też bezpośrednio pod tsunami ja spotkałam osoby, które mi pokazały w ogóle medycynę chińską, a ja już wiedziałam, że ja nie jestem na swoim miejscu wcześniej, tylko nie wiedziałam, gdzie jest moje miejsce, wiesz? Ja byłam po prostu, obijałam się o ściany i tak dalej i mówię, kurde, no jesteś taka fajna kobieta, no. Ja naprawdę zawsze uważałam, że jestem kurna fajna kobieta, ale nie jestem na swoim miejscu, wiesz? I powiem ci, że właśnie wtedy, jak odkryłam medycynę chińską i mentora mojego pierwszego, to zobaczyłam, że medycyna chińska mówi o naturze, o tym byciu, tą częścią natury. I ja mówię, kurde blade, ja jestem z Pomorza, ja jestem z małego miasta, wiesz? Moja mama się urodziła w Borach Tucholskich, gdzie ja się wychowywałam u babci, nad jeziorem, przy lesie. I tak dalej. Życie moje to natura. Kurde, ja aż tu wchodzę jak w masło. I wiesz, i to po prostu tak popłynęło. I ja ci powiem, że ja do dzisiaj zgłębiam medycynę chińską, bo jest to tak fascynująca, wiesz, dziedzina, która pokazuje mi w ogóle, kim jest człowiek, jak my właśnie funkcjonujemy, co na nas wpływa, co powoduje, że my chorujemy, a co powoduje, że my zdrowiejemy. I to tak holistycznie. Nie chodzi tylko o jedzenie czy ruch, ale o różne aspekty. I dla mnie to jest tak fascynujące, że jak opowiadam o medycynie chińskiej, to cieszę się jak dziecko po prostu, wiesz. I, ale w ogóle no i... niesamowite jest to, że jak ciebie zobaczyłem na którejś twojej rolce, to jest też niesamowite, że twoje oczy się cały czas śmieją jak u dziecka. Ja mam wrażenie, że ja widzę oczy dziecka, po prostu takiego szczęśliwego, jak tylko dziecko potrafi być szczęśliwe, wiesz? To jest przepiękne u ciebie. Przepiękne. Dziękuję ci bardzo, tak. Właśnie, bo ja sobie, wiesz co, ja sobie myślę, że ja jestem takim dzieckiem. Ja jestem po prostu dzieckiem jako dorosła kobieta. I ja zawsze mówię, ludzie, kurna, nie bierzcie życia za poważnie, po prostu bądźmy tymi dziećmi, bo właśnie dzieci mają tę ciekawość w sobie. One odkrywają tę samą zabawkę codziennie na nowo, wiesz? I my możemy tak samo odkrywać naszą drogę do pracy codziennie na nowo, naszych szefów, czy naszych przyjaciół, naszych partnerów, dzieci i tak dalej. Więc ja sobie myślę, że to jest po prostu no, niesamowite. Także no taka była moja historia, słuchaj, z medycyną chińską. Zaczęło się od mocnego uderzenia. Widocznie to było mi potrzebne. Widocznie nie mogłam inaczej tego znaleźć. No, ale tak miało być. I jestem wdzięczna za to doświadczenie. Jestem wdzięczna za moją drogę. I za to, że mogę spotykać takich ciekawych ludzi jak ty, jak nasza społeczność tutaj. Uważam, że to jest po prostu, no to jest dar. To jest dar wielki, od... wielki przywilej, tak. To jest przywilej właśnie, dokładnie, wiesz? Więc bardzo ci naprawdę jestem wdzięczna za tę rozmowę, że przyjąłeś w ogóle moje zaproszenie tutaj. Wielkie szczęście dla mnie, naprawdę. Kochani, słuchajcie,
Tutaj u góry, gdzie jest znaczek na żywo, tutaj jest taki ptaszek. Tam kliknijcie, jeżeli nie obserwujecie jeszcze Filipa lub mnie, bo my Wam dajemy treści bezpłatnie, za darmo, które myślę, że mogą Wam w niejednej sytuacji pomóc. Także kliknijcie obserwuj, żebyście nas obserwowali. Ja tutaj Wam wpisałam też, że jeżeli słowo zdrowie wpiszecie, to dostaniecie ode mnie bezpłatny poradnik 11 codziennych nawyków, które też Wam będą pomagać takich w stawianiu pierwszych kroków do zdrowia. No i tyle, Filip, no po prostu ja myślę, że kolejny live na pewno za jakiś czas. Jestem przekonany, bo myślę z wielką przyjemnością. Myślę, że sobie tak zaczęliśmy fajnie i możemy za jakiś czas znowu się spotkać. Sprawdzicie, czy już ile już napisałem książki, czy bo dzisiaj już naprawdę muszę się wziąć do roboty, ale była to dla mnie wielka przyjemność i naprawdę wielka przyjemność. Bardzo długo nie robiłem żadnych live'ów. Natomiast tak sobie wiecie, myślę o tym naszym życiu, ono naprawdę jest różne, ale to jest wielki prezent. W jakiejkolwiek byśmy nie byli dupie, wiedzcie wtedy, że wszyscy w tych dupach bywamy. Tak jest. Tak po prostu jest. Życie o tym jest. I kiedy jest taki straszny dół, to można się już powoli zacząć cieszyć, bo to za chwilę znowu będzie dobrze. I myślę sobie, że nie ma prostych recept, ale są pewne takie wskazówki, które zawsze zadziałają. I myślę, że te dzisiejsze rozmowy, to, że powiedziałaś zawsze do natury, zgadzam się z tym absolutnie. I to, że ja mówię im tu, it's ja, ten głos, który każdy z nas ma, nie dajcie sobie mówić, że go nie macie. Nie, nie, ja to nie mam. Masz. Tylko on jest bardzo cichy. I jakby go rozebrać z tego, co ludzie powiedzą, co ludzie pomyślą, a mnie nauczono tak, przypomnij sobie, co chciałaś. Co jest dla ciebie ważne. I bardzo, bardzo nam wszystkim dmucham w żagle, bo jeżeli tutaj przez tę godzinę byliśmy, to wszystkim nam na życiu zależy i wszyscy chcemy to życie żyć. Jak to mówię, żyj życie należycie. Bardzo dziękuję za to spotkanie i zapraszam do siebie, do ciebie, Aniu. I mam nadzieję, że do zobaczenia na szlaku. A myślę, że niedługo sobie tego live'a powtórzymy, bo bardzo było mi miło i ta godzina przeleciała nie wiem kiedy. Tak, ja nie wiem kiedy. Dzięki w ogóle za twoje historie, że tak w ogóle pięknie opowiadałeś. Ja się dużo uczę, słuchaj, z takiej rozmowy. Naprawdę, to jest po prostu no, niezwykły dar. Także też ci bardzo, bardzo dziękuję. I na pewno, powiem kochani... wam jeszcze jedną rzecz powiem, tak. Dobra? Ktoś mówił, Filip, ty na pewno nie jesteś kobietą. Jestem trochę. Jestem każdy trochę, z nas tu, trochę jest tu. I kobietą, i mężczyzną. Ale powiem wam, że wróciłem dzisiaj rano taką rolkę, bo miałem taką dużą przyjemność. Zaproszony byłem na taki event Bridgertonów o tym serialu i rozmawiałem z aktorkami z tego serialu. Tak. To były wspaniałe rozmowy, niesamowite, bo ktoś mi napisał, Boże, to w ogóle nie wygląda jak wywiad, bo one od razu jak mnie zobaczyły, to dziewczyna obok bardzo fajnie jej udzielały wywiadu też, ale to był normalny wywiad. Ona stała, ta stała i pytania poszło. A myśmy się do siebie od razu prawie, że przytulili, za ręce trzymali przez cały czas. Obie powiedziały wspaniałe rzeczy, ale jedna z nich, ta Claudia Jessie, powiedziała, ani jednego dnia w niezgodzie ze sobą. Ani jednego dnia. I ja wiem, że różnie bywa w życiu. Czasami musimy pewne rzeczy domknąć, coś pożegnać, żeby coś przywitać i tak dalej. Ale jeżeli możemy iść po życie w zgodzie ze sobą, na miarę naszych możliwości i naszych warunków, to idźmy. Bo nie ma bardziej wartościowej podróży niż ta po siebie. Ja w to bardzo wierzę. Zgadzam się. Bardzo po prostu już nie mam nic do dodania. To jest cudna puenta. Bardzo dziękuję. Dzięki serdecznie. Ściskam was serdecznie. Całuję. Pa, pa. Pa, kochani też i Filip. Buziaczki. Pa.